Witam serdecznie, dziś pokażę przepis na żeberka w sosie cebulowym bez smażenia. Przepis banalnie prosty i szybki, do jego przygotowania potrzebujemy 1 kg żeberek wieprzowych, najlepiej wybrać takie chude, 5 cebul, 1 duży ząbek czosnku, 1 marchewka, 2 liście laurowe, 5 ziaren ziela angielskiego, 1 łyżka majeranku, 1 łyżeczka tymianku, 1 łyżeczka słodkiej papryki, pół łyżeczki papryki ostrej, sól, pieprz do smaku, 2 łyżki mąki oraz 1 łyżka oleju, ewentualnie smalcu. W pierwszej kolejności pokroimy cebulę, tak jak nam wygodniej. Możemy w plasterki, półplasterki, ewentualnie w talarki. Najlepiej wybrać 5 takich dużych cebul, ewentualnie więcej mniejszych. Na dużej patelni, ewentualnie w garszku z powłoką nieprzebierającą, rozgrzewamy łyżkę smalcu, ewentualnie oleju. Najlepiej do wieprzowiny sprawdzi się smalec. Dokładamy cebulę i zaczynamy szklić. W międzyczasie marchewkę kroimy w półplasterki. Czosnek drobno siekamy. W międzyczasie żeberka pokroimy na mniejsze kawałki. Nie udało się kupić mega chude i bez kości. Nic mi tak w życiu nie wyszło jak włosy, ale żeberka też mi się udały. Majeranek najlepiej rozetrzeć w moździerzu, będzie miał intensywniejszy smak. Jak tylko zeszklimy cebulę, dołożymy marchewkę i czosnek. Cebuli mamy dużą ilość, także za jakiś czas mieszamy, żeby nam się nie przypaliła. Można powiedzieć, że jest to danie z serii Tanie Obiady. Cebulę mamy zeszkloną, dokładamy marchewkę i czosnek. Na wierzch wykładamy mięso. Żeberka wprasuję w cebulę, bo mam trochę małą patelnię. Wszystko zalewamy wodą, żeby nam przykryło mięso. Doprowadzamy do wrzenia i ściągamy pianę. Dodamy przyprawy, 2 liście laurowe, 5 ziaren ziela angielskiego, łyżkę majeranku, łyżeczkę tymianku,
łyżeczkę słodkiej papryki. Pół łyżeczki papryki ostrej. Sól oraz pieprz do smaku. Delikatnie przemieszamy, zmniejszymy moc palnika, przykrywamy i dusimy do miękkości mięsa. Przygotujemy sobie w międzyczasie odrobinę wody oraz 2 łyżki mąki. Sprawdzimy twardość mięsa. Jeśli będzie twarde, to jeszcze kilka minut dusimy. Mięso już mamy mięciutkie. Wszystko zależy od tego, jakie nam się udało kupić. Do odrobiny wody dołożymy 2 łyżki mąki. Wymieszamy, żeby nie było grudek. Wlewamy na patelnię i około 2 minut gotujemy. Dwie minuty minęło, sos nam się ładnie zagęścił. Sprawdzamy smak, w razie potrzeby doprawiamy solą, ewentualnie pieprzem. Jeśli chcesz mieć gładki, to możesz oczywiście sos zblendować. Podajemy najlepiej z ziemniakami. Jeśli się prawie spodobało, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania, pozdrawiam i życzę smacznego.